Witam Was wszystkich serdecznie po drugiej stronie. To czarne jest. Potem jeszcze jest jeden słoiczek, który Wam chcę pokazać dzisiaj, i, i witam Was raz jeszcze w mojej internetowej galerii, mojej radosnej twórczości. Organizm zwierzęcia należy uważać za rodzaj państwa dobrze rządzonego. Pisał Arystoteles. Tylko organizm człowieka, zupełnie zdrowego, szczupłego i optymalnego, o optymalnej czynności umysłu, można uważać za rodzaj państwa dobrze rządzonego, pisze pan doktor. W zdrowym państwie, tak jak w organizmie, każda jednostka ludzka, czyli komórka, każda tkanka i narząd, czyli grupy zawodowe, klasy, pełnią swą funkcję dla, dla dobra całego organizmu. Czyli dla nas wszystkich. Przeskakuje tutaj fragment i z innego fragmentu. Wprawdzie Marks udowodnił, że historia ludzkości jest historią walki klasowych, walk klasowych, ale nie udowodnił, że ludzkość jest zdrowa. I że tak jak było i jest, jest najlepiej dla jednostek i dla ludzkości. No właśnie no właśnie, jak powinno być. No powinno być tak jak w zdrowym organizmie, to co pisało. Arystoteles: Zdrowy organizm to organizm, którego komórki wszystkie są szczęśliwe, wszystkie spełniają swoje funkcje i której, którego żadnej komórce nic nie brakuje. To jest zdrowy organizm, a zdrowy organizm państwowy to taki organizm, gdzie każdy obywatel, czyli każda komórka, ma dostarczone do swojego miejsca bytowania wszystko, co potrzebuje. Czyli jedzenie, dach nad głową, ciepło, bezpieczeństwo. O bezpieczeństwo dbam, powinien, powinien dbać mózg, czyli rząd, i granice, czyli to, co w organizmie zwierzęcia jest skórą. W organizmie ludzkim, wątroba pełniąca funkcję producenta ATP, oczyszczacza krwioobiegu. W organizmie państwowym powinna być taka sama funkcja, jak taką funkcję powinien mieć bank centralny, który produkuje, oczyszcza, czyści, i podobną funkcję jeszcze ma do funkcji wątroby układ, który produkuje krew, czyli to, co jest w szpiku kostnym produkowane, czyli również część tego banku centralnego, która odpowiada za ilość krwi w krwiobiegu. A ta krew powinna być czyszczona przez tą wątrobę. I gdybyśmy każdy organ wewnętrzny tego naszego organizmu przerzucili, porównali z tym, co jest w, naszej, w naszym świecie, w naszej przestrzeni i porównali to z tym, co powinno być, to byśmy od razu zauważyli ewentualne, ewentualne, a tak naprawdę błędy, które które są w działaniu i funkcjonowaniu tej naszej troszkę delikatnie powiem, ułamonej struktury funkcjonalności. Jaki efekt jest tego, tego, co my obserwujemy? Ano taki, że każda komórka od najniższej struktury ludzkiej, czyli ta ludzka komórka, boryka się z życiem codziennym, boryka się z tym, że nie ma na czynsze, nie ma na podatki, nie ma co do garka włożyć i boi się, że jej dzieci nie wyrosną na takie godne dzieci, które powinny według niej być i tak dalej. Wiecie, to wszystko, z czym spotykamy się na co dzień. Cała ta patologia, która nas otacza. Ale nie chodzi o to, żebym, wiecie, ja tutaj wymieniał to wszystko, bo sami to przecież widzicie, jak jest. To są skutki. Skutki są takie, że my, ludzie, tutaj na samym dole, nie mamy tego, co powinniśmy mieć. Nie jest nam to zapewnione. I mózg tego organizmu państwowego widocznie funkcjonuje w sposób ułomny, skoro nie potrafi tym jednostkom na samym dole, tym najmniejszym komóreczkom tego zapewnić. Ale on nie może funkcjonować lepiej, dlatego że my, jako osobnicy, jako ludzie. Również nie potrafimy sami dla siebie zapewnić odpowiedniego pokrycia dla każdej naszej komórki, żeby każda ta nasza komórka w naszych organizmach była szczęśliwa. Dopiero gdy to uczynimy, gdy zasiądziemy do stołu, gdy będziemy umieli zapewnić bezpieczeństwo dla naszego organizmu, czyli otoczenie tej naszej skóry, będziemy umieli zapewnić to, co jest prawidłowe na talerzu, zaspokoimy dopiero wtedy, Zasilanie naszego mózgu, a ten mózg wówczas zapewni nam sprawy bytowe, bytu codziennego. I dopiero taka jednostka, takie jednostki, które powstaną z tego wszystkiego, będą mogły być tworami dla przyszłego państwa polskiego i innych krajów. Tylko w ten sposób, przez wstanie z kolan, zasilenie w odpowiednie, w, odpowiednie, w odpowiednie jadło na tym naszym stole, a potem dopiero myślenie, jak już będą te zdrowe komórki, pojedyncze jednostki, żeby te komórki trafiły tam, gdzie jest mózg państwowy. Inaczej nic z tego nie będzie. Nie łudźcie się, że będziemy oglądając te wszystkie szopki w internecie, w telewizji, że, że, będzie, że będzie coraz lepiej. Nie. To będzie tylko cyrk, który był przez praktycznie wiecie ile. On będzie dalej trwał, dopóki nie będzie jednostek, które godnie będą mogły zastąpić kalekie i łomne komórki mózgu centralnego przez zdrowe, dobrze odżywione komórki te dołów. Nie wiedziałem, jak to wam opowiedzieć łatwiej, ale myślę, że udało mi się wyrazić to, co chciałem. Pokażę wam słoik oprócz kawy, bo tu mam dwa szklane pojemniki kawy i i słoiczek. To w tym słoiczku. Ja go otworzę, to jest pasztet. Ja już pokazywałem Wam różne pasztety, nad którymi spędziłem wiele miesięcy własnej kombinacji. Pachnie bardzo dobrze. Pokażę Wam jakiego, jakiej konsystencji jest to pasztet. Można to smarować. Można jeść w całości. On jest dosyć bardzo smarowny, bardzo miękki. Można posmarować ten omlet. Co kto chce, można na surową. To jest pasztet, który zrobiłem przed wczoraj, nie z własnego przepisu, nie z mojego widzimy się, tylko z przepisu pana doktora Jana Kwaśniewskiego. Ja szukałem, błądziłem po, po tym oceanie w internecie gdzieś tam, szukając. Przepisu na pasztet, na doskonały pasztet. Mając ten przepis w jednej z książek pana doktora, jeden, jedyny pasztet, który tam jest podany. Powiem wam krótko. Szkoda było czasu na poszukiwanie tego wszystkiego, bo mi było wszystko pod nosem. Stało przede mną, a nie sięgnąłem po to, bo nie wiedziałem, że tam jest przepis na pasztet. Na pasztet wieprzowy z wątroby wieprzowej. Czyli coś, co jest. Najtańsze, najłatwiejsze w zdobyciu obecnie. Można zrobić takich słoików, ile chcecie. On teraz był stymulowany. Otworzyłem go specjalnie tutaj dla Was, żeby Wam pokazać. Odkąd zrobiłem dwa dni temu ten słoik, pierwszy, no, czyli ich było tam więcej, powiem Wam: spróbujcie raz. Zobaczycie. Czy wam to odpowiada? Zachwalał tego za bardzo nie będę, bo po co? Za chwilkę zniknie wątroba albo podrożeje wątroba po co. Jeżeli zrobicie sobie ten przepis z książki pana doktora, to jeżeli ktoś, on, on powinien być pieczony. Pan doktor podaje, żeby go włożyć do brytwanki i upiec w brytwance, wykładając brzegi brytwanki yy, słoninką. Natomiast ja ten pasztet włożyłem do słoików, włożyłem do suwida, 92 stopni i 3 godzinki sobie to tam siedziało. I tych słoików mam, było 20, bo tyle wchodzi mi do, do wanny tyndylizatora. I te 20 słoików to jest tak na 40 dni, słuchajcie, na 40 dni, 2-kilową Dwa kilo mięsa z odpowiedniej łopatki. Ja dałem akurat mięso z łopatki. Można dać inne mięso. Tam pan doktor podaje wieprzowe. Do tego dochodzi jeszcze podgarle na kilogram wątroby. Idzie 250 gramów podgarla. I słuchajcie, to wszystko jest w zasięgu. Można sobie to łatwo, prosto zrobić. Ugotować wszystko tam w tej książce jest. Doskonały bilans, gdyby samo to jeść, nie trzeba do tego nic dodawać. To ma mniej więcej 1 do, białko do tłuszczu 1 do 7, nie, przepraszam, 1 do 1 7, nie? Ale jak dacie cię troszkę więcej podgarla, to będzie 1 do 2 na przykład, nie? Czyli generalnie dalej proporcja taka na, na chudnięcie. Ale jak posmarujecie na przykład placek serowo-jajeczny warstwą masła plus to, to macie wtedy proporcje spokojnie 1 do 3,5, nawet 1 do 4 można uzyskać. Także tu problemu żadnego nie ma. Sięgacie tylko po słoik. Placki, które macie zrobione na całe 3 czy 4 dni, macie w jednym śniadanie, obiad i kolację. Także wszystko jest w naszym zasięgu. Tylko my nie mamy na to czasu, bo siedzimy przed telewizorem, oglądamy posiedzenia Sejmu, oglądamy co się tam dzieje. Zresztą posiedzenia Sejmu biją rekordy, podobno. Oglądalności, więc traktujemy to chyba jako, jako albo kabaret, bo, no bo co innego możemy z tego wywnioskować. Nic się więcej nie zmieni, bo nie ma możliwości, żeby coś się zmieniło. Nie ma takiej możliwości, nawet gdyby panowie chcieli, i podejrzewam, że, że oni naprawdę chcą, ale nie są w stanie. Nie są w stanie. Więc dla nas, dla takich ludzi, którzy mają świadomość, że bez zmiany stołu nic się nie zmieni, to nie ulega najmniejszych wątpliwości, że trzeba zacząć tą pracę od, od własnego podwórka, po zmianie własnego stołu i dopiero wtedy zmieniać wśród znajomych, wśród przyjaciół. Jeżeli jakikolwiek z naszych przyjaciół czy znajomych zechce zapytać, co też u ciebie się zmieniło, że jest ci w życiu troszkę lepiej niż było wcześniej. Pokazywałem wam ostatnio paleodietę Roba Ulfa. Opowiedziałem parę takich rzeczy, może niezbyt. Powiedziałem o, o wegetarianizmie o zagrożeniach jakie płyną z tego modelu życia z żywienia troszkę y, musiałbym wczoraj wyrzucić komentarzy jednak, bo jednak widzę, że echo odbija się i ci ludzie nie dają za wygraną. Tam ciągle drążą, ciągle gdzieś coś im się nie podoba. Przypominam, że to jest kanał mój, w mojej galerii o żywieniu optymalnym, o rozmowach z ojcem i tyle. Na temat wegetarianizmu mówię tylko, to jest zagrożenie. A jak ktoś chce, to będzie się żywił tak czy inaczej. Jego sprawa. I jeszcze będzie jeden fragment, będzie albo nie będzie. Tak. Spróbujmy sobie wyobrazić, jak będzie, jak będzie zachowywał się mózg elektronowy dostosowany do ściśle określonych warunków ciśnienia, temperatury, wilgotności. I prądu na 5220V, natężeniu 5A, częstotliwości 50Hz, gdy będzie zasilany prądem o zmiennym napięciu, zmiennym natężeniu i zmiennej częstotliwości. I uwaga, taki mózg elektronowy, o ile nie ulegnie szybkiemu zniszczeniu, musi popełniać błędy i tylko błędy. Mózg człowieka jest znacznie bardziej doskonały potrafi sam budować, potrafi sam budować się, odnawiać, potrafi korzystać z różnych źródeł energii, ale co jest oczywiste, w tych warunkach nie może funkcjonować prawidłowo. Musi ustawicznie popełniać błędy i tylko może popełniać błędy. Czy ci, którzy nie zrozumieli mojego tego pierwszego przekazu dzisiaj, czy teraz już jest łatwiej to zrozumieć, brak prawdziwego zasilania, takiego, jakie być powinno w naszych umysłach, dla naszego mózgu powoduje, że my, działając, działamy nieodpowiednio, działamy nieoptymalnie. Pan doktor używa słowa patologicznie w swoim, w swoim opisie. Jesteśmy w działaniu patologiczni. I skutki tego są takie, że my działając, nie wiemy, że działamy patologicznie, nam ciągle się wydaje. Wydaje się. Jesteśmy przekonani o czymś, że działamy najlepiej, najwspanialej i bezbłędnie. A tak nie jest. A efekty tego naszego wydawania się są takie, że wszyscy wkoło czujemy niedostatek, czujemy brak możliwości realizacji samego siebie. Żyjemy w tych Niedowartościowanych w tych, w tych niedoszacowanych komórkach rodzinnych, pojedynczych osobnika, którzy, którzy jesteśmy, jak te komórki w naszym organizmie. Mózg elektronowy, czyli komputer, którego zasilanie ulega zmianom, którego zasilacz jest uszkodzony, taki mózg popełnia i musi popełniać błędy. To samo jest z naszym mózgiem. Mózg, który im dostaje. Odpowiedniej ilości ATP albo dostaje ją w porcjach, drgawkami, zawsze będzie popełniał błędy, zawsze nie będzie pracował oryginalnie na maksa. Ksiądz, profesor Sedlak, wyraźnie napisał, że w organizmie zachodzą procesy plazmowe to są pro procesy wysokoenergetyczne, a wszystkie procesy plazmowe Wymagają stałego zasilania, ciągłego zasilania. Nie może być tak, że proces plazmowy, który się rozpoczął, który, z którego energia już jest produkowana, przestaje być zasilany i on dalej sobie idzie. Nie, on wygasa. I żeby znowu rozpalić ten piec plazmowy, musimy znowu dostarczyć pewne specyficzne rodzaje energii, które są tam w tym procesie plazmowym zamieniane pewne substraty. I po pewnym czasie, gdy ten piec się, gdy on zacznie funkcjonować, zacznie działać, podobnie jak to są wyładowania dość może, może, ja wiem, czy mogę tak porównać, no na Słońcu podobno mamy do czynienia również z plazmą, ale gdyby to porównać na przykład do procesu słonecznego, to to Słońce, ono musi mieć skądś stałe zasilanie i jest zasilane, bo inaczej by wygasło. I podobnie jest z naszymi procesami wewnątrz naszych, naszego organizmu. Mamy tam, przebiegają takie same, podobne procesy plazmowe, które mają zasilać nasze ciała. I tak się dzieje. I te procesy, jeżeli wygasną, znowu muszą zostać od nowa uruchomione. I to wymaga czasu. One nie uruchomią się w ciągu kilkunastu sekund. One wymagają czasu. Znalazłem u księdza Sedlaka, że mniej więcej w organizmie ludzkim. Zresztą możecie sobie sami doczytać, ile czasu potrzeba, żeby ten proces się od nowa uruchomił. W każdym razie są to dni, nie godziny, nie sekundy, dni. Kończę mój swój dzisiejszy, swój, swój do Was dzisiejszy tekst i dziękuję za tą chwilę uwagi. Do mojej galerii już Was tyle razy zapraszałem, że chyba jeszcze raz tylko pozostaje mi powtórzyć to moje zaproszenie, jeśli ktoś chce. Znajdzie. Ja już nie będę dawał pod spodem linku, gdzie to jest, bo ci, którzy chcieliście zobaczyć, co dalej tutaj z tą moją twórczością idzie, to sobie doskonale wiecie. Ja co pewien czas tam będę coś wrzucał nowego, coś co pewien czas będzie wylatywało. No tak sobie to trwa. Także moja, moja twórczość idzie całe czasy dzień za dniem, dzień za dniem, bo tak trzeba. Aby coś osiągnąć, trzeba pracować. I trzeba pracować nie z doskoku, tylko non-stop, ciągle. A ja założyłem sobie, że, że tak ma być. I to realizuję. Żegnam się raz jeszcze z Wami wszystkimi i serdecznie Was wszystkich pozdrawiam.